Witam wszystkich. Pewnie kojarzycie mnie jako Pizza Paweł z TikToka. Właśnie przyjechałem na zabieg przeszczepu włosów do Turcji, Istanbul. Jesteśmy teraz na Taksim Square. Dotarłem tutaj wczoraj. Nie powiem, że nie stresuję się, aczkolwiek jest to dla mnie naprawdę wielkie szczęście. Wczoraj przyjechałem tutaj, mieliśmy tutaj wykonane pobieranie krwi. Tak naprawdę relaksowałem się cały czas w hotelu, korzystałem z wszystkich udogodnień. Mam nadzieję, że przygoda ze mną będzie dla Was naprawdę fajna. Pokażę Wam cały zabieg, jak przebiega, moje całe emocje. No i co mogę więcej powiedzieć? Życzcie mi szczęścia! Pewnie zastanawiacie się, jak tutaj się pojawiłem. Szukałem naprawdę bardzo długo kliniki, która będzie dla mnie odpowiednia. Zdecydowałem się właśnie na klinikę NEP poprzez MediTravel dzięki Mateuszowi z Fit Lovers. Słuchajcie, ja wiem, że towarzyszy zawsze w takich zabiegach bardzo duży stres. Aczkolwiek jestem tutaj z panią tłumacz, mówię po angielsku, można powiedzieć, że so-so, ale tak naprawdę nie ma się co denerwować. Mamy pełną opiekę. O, oczywiście mam też piękne widoki, możecie podziwiać jak chcecie. A dzisiaj mamy dzień zabiegu. Będę miał dzisiaj wyznaczoną linię włosów. Mam nadzieję, że możliwie nisko będę mógł mieć ją opuszczoną, bo jak widzicie w pełnym świetle to naprawdę nieciekawie wygląda. Tak jak ja jestem podekscytowany, jak wspominałem, jestem tak samo zestresowany. Jestem po prostu tym kandydatem, który boi się najmniejszej igły. Aczkolwiek widząc pacjentów w hotelu, którzy byli naprawdę szczęśliwi, motywuje mnie do tego, żeby być w końcu pięknym. Pewnie zastanawiacie się, jak wygląda sprawa z transferu lotniska do samej kliniki. Słuchajcie, ja też się bardzo obawiałem tego, ponieważ jestem tutaj pierwszy raz. Od samego początku macie pełną instrukcję przemieszczania się, przyjeżdżają pod Was kierowcy w wskazane miejsce, a uwierzcie mi, że ja nie jestem osobą, która najlepiej odnajduje się w terenie, więc nie macie się w ogóle czego obawiać. Teraz jesteśmy jeszcze w pięknym miejscu, pewnie skorzystam z jakiejś kawiarni, a po południu będzie zaczynał się zabieg, więc trzymajcie za mnie kciuki i widzimy się ostatni raz, kiedy jestem tak brzydki. Nara! Właśnie dostałem w prezencie Simit, taki miejscowy obwarzanek. Powiem Wam, że bardzo dobry, ale brakuje mi do niego herbatki, więc całą resztę zostawię sobie po zabiegu, bo teraz już więcej nie przełknę. Właśnie kończymy ten piękny spacer po mieście. Wracamy za chwilę do kliniki i dostaję od Was mnóstwo zapytań, kiedy będzie widoczny rezultat. Słuchajcie, rezultat będzie widoczny po około roku. Na początku będę łysy, ale mi to na przykład zupełnie nie przeszkadza. Jak wiecie, nagrywam w domu, założę jakąś czapkę i nic nie będzie widać. Słuchajcie, w dniu wczorajszym miałem wykonywany zabieg i tak jak wiecie, że jestem super panikarzem, naprawdę nic nie bolało. Ten strach miał gigantyczne oczy. Jak widzicie, w dniu dzisiejszym wyglądam dosyć interesująco. Nie będę się często przyglądał w lustrze, ale jeżeli obawiacie się bólu, słuchajcie, nic nie boli. Wenflon był moim koszmarem, nie bolało. Znieczulenie to jest zwykły zastrzyk. Co mogę Wam ciekawego powiedzieć? Teraz, jeżeli chodzi o okres pielęgnacyjny i dbania o mój piękny przeszczep, no wygląda tak, że po prostu przez kolejny czas myję się pianką.
i szamponem w sposób bardzo delikatny. Tu oczywiście mam pełną opiekę, która siedzi obok, która mi poinformowała wszystko, co i jak. Interesuje Was pewnie również, ile trwał zabieg. Zabieg trwał około 6 godzin. Miałem przeszczepione 3300 graftów. Jak widać, możecie sobie teraz ładnie spojrzeć. Zabieg był naprawdę przyjemny. W tle leciała muzyka, pani rozmawiały, czułem się jak w domu. Ja nawet poszedłem spać na 2 godziny, więc naprawdę, jeżeli ja idę spać na 2 godziny, to możecie mi uwierzyć na słowo, że jest to mega bezbolesne. Jeżeli chodzi o kwestię nocy, była ona bardzo przyjemna, nie krwawiłem, nic mi nie bolało, nie brałem leków przeciwbólowych, które mogłem zabrać w razie potrzeby. Tak naprawdę spałem jak zabity. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę było mega komfortowo. Do spania dostajecie poduszeczkę, głowa jest ustabilizowana, więc się nie poruszacie. Dla niektórych może być to niekomfortowe, ponieważ musicie być lekko wyżej, tak mniej więcej w kącie 45 stopni, ale co to za wyrzeczenie dla pięknych włosów. Od Klinikany dostajecie leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybiotyki. Dostajecie pełną instrukcję, piękną rozpiskę, przejmujecie według zaleceń. Nie ma ich wcale tak dużo, jakbyście sobie myśleli. Jest to bardzo ważne, żebyście stosowali się do instrukcji, którą dostajecie od pani z Klinikany. Dzisiaj rano przyjechałem do kliniki, aby zdjąć mi opatrunek i umyć głowę. Było to bezbolesne, bardzo łatwe. Musicie się nauczyć jak naprawdę, jak to robić w domu. Nakładacie piankę, pani wam wszystko pokazuje, więc nie ma nic prostszego. Jak widzicie, dostałem piękną opaskę uciskową, którą nosicie przez kolejne 3 dni. Dostajecie również w pakiecie kapelutek, który służy wam przed ochroną pogodową. Kiedy będzie to potrzebne, zakładacie go, kiedy pada deszcz, kiedy jest za duże słońce. Teraz najważniejsza kwestia. Po zabiegu musicie pozostać w stałym kontakcie z Klinikaną oraz MediTravel, aby uzyskać jak najlepsze efekty, ponieważ po pewnym czasie dostajecie instrukcję na maila, co dalej robić z waszą skórą głowy oraz włosami. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ w ten sposób możecie uchronić się przed pewnymi problemami, jak i zagwarantuje to wam jak najlepszy efekt, jeżeli chodzi o gojenie się rana. Chciałbym jeszcze podziękować zespołowi MediTravel oraz Klinikany za umilenie mojego czasu, za profesjonalną opiekę. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Dzięki wam czułem się jak w domu. Mam nadzieję, że podróż ze mną przekonała was do zabiegu w Klinikanie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, odzywajcie się do mnie na Instagramie czy na TikToku. Pomogę we wszystkim, odpowiem na wszystkie pytania. Tak naprawdę już zacząłem to robić, więc do zobaczenia.